Mokotowcy kryminalni zatrzymali grupę osób zajmujących się kradzieżami pojazdów na terenie garnizonu stołecznego. Każdy z 8 zatrzymanych podejrzanych o kradzież samochodów miał określoną funkcję. Były osoby odpowiedzialne za rozpoznanie, wytypowanie pojazdów, kradzież, dojechanie do wynajętej dziupli, demontaż aut, transport części oraz ich zbycie. Na trop tej nielegalnej działalności trafili mokotowcy kryminalni, którzy większość osób zatrzymali praktycznie na gorącym uczynku. Funkcjonariusze odzyskali też jeden kompletny i dwa częściowo zdemontowane samochody. 8 zatrzymanych mężczyzn usłyszało zarzuty od 2 do 8 kradzieży z włamaniem do samochodów. Prokurator w porozumieniu z sądem zastosował wobec nich policyjny dozór. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia to kolejne mocne uderzenie w przestępczość samochodową ze strony policjantów garnizonu stołecznego. W ostatnim okresie zatrzymań dokonywali m.in. policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową, jak również grupa Skorpion z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6.